Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam Cię widzę kochany bardzo serdecznie. No i ogłoszenia parafialne na sam początek. Na Case Hugu zostało wprowadzone coś takiego jak rozdania. Polega to oczywiście na tym, że ja wrzucę wam jakieś skiny, które oczywiście możecie wygrać przy wpłacie z kodem Croxy. No i randomowa osoba oczywiście tego skina po randomowej wpłacie dostanie. Tutaj oczywiście, no jak możecie zobaczyć, macie kostkę od minimum wpłaty 3 dyszki, tutaj Golden Coin za 200 zł 15 i tutaj reszta skinów za minimalną wpłatę 8 zł, tutaj jeszcze awupka tylko za 224 zł, za 20 zł minimalny depozyt. Tutaj takie skinki dla was oczywiście przygotowałem. Przypomnę jeszcze raz, że skina dostaje randomowa osoba po randomowej wpłacie, no i im większa wpłata oczywiście, tym większa szansa na zdobycie któregoś z tych skinów, więc jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, to zapraszam do wspólnej zabawy na Case Hugu. A my oczywiście przechodzimy do jakichś batelek, ale przed batelką, gościu, ja ci przypomnę o kodziku Croxy, który właśnie daje ci 10% więcej i nie jedną, a aż dwie skrzynki na start za free. Oczywiście wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu i tak naprawdę te benefity sobie odbierzesz, bądź oczywiście jakbyś chciał sobie doładować, no to klikasz ten magiczny zielony guziczek, no i oczywiście dajmy na to, zaznaczasz sobie blika i tutaj oczywiście kodzik Croxy przez 2x wpisujesz. I co, no przechodzimy może przed patelką, no tutaj zakręćmy tą skrzynką moją ulubioną, która chyba wiesz dobrze co daje i co potrafi dać. Zobaczmy. No czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem, stary. No dwie M9 w jednym otwarciu widziałem, ale trzy na raz, no tego jeszcze nie grali. 15 600 zł jednym otwarciem, stary. Jednym otwarciem. Tym paluszkiem kliknąłem, stary. No fantastycznie. No naprawdę fenomenalnie. No ta skrzynka nie przestaje mi zaskakiwać, stary. Przechodzimy na bitwę. No szczerze powiedziawszy, byłem nawet przygotowany, że będę musiał albo odbierać sobie cashback, oczywiście tutaj, no 6,5 koła prawie, albo za level nagle. No bo oczywiście za level wbity też możemy zdobywać sobie nagrody, no i oczywiście tak samo grając na stronie możemy sobie nabijać cashback, a za level oczywiście możemy odblokowywać sobie daily skrzynki. Dajmy na to sobie otworzę, następny level, no karambita, to jeszcze nie trafiłem, ale mamy rękawiczki, no codziennie takie rękawiczki, nawet najgorsze w tej skrzyni, no jakby wpadały, no to ja i tak jestem zadowolony, że tak pasywny dochód trochę wpada na moje konto. A my idziemy oczywiście na skrzyneczki, albo wiesz co, zróbmy dzisiaj inaczej, przejdźmy na skrzynki normalne, tak powrót, że tak powiem, do tego klasyku, skrzynka in love w sztukach 5, do tego case hog na koniec, 1 8000 zł, koszt takiej bitwy. Wrzucamy oczywiście city site, no i wrzucamy 3 boty, bot fine, bot force i bot nerd. Zobaczmy, pierwsze skrzynki in love, tutaj lecą falki, on dla mojego przeciwnika, u nas chujowo, ale stabilnie bym powiedział, tak? Wulkaniki, zobaczmy jak będzie dalej, jest oj, gamma doppler, no myślałem początkowo, że to jakiś może, nie wiem, blue steel czy coś takiego, ale no jest to gamma doppler, no gamma doppler kosztuje 10 tysięcy złotych, prześliczny nóż, no ale no niestety nie dla nas, no tutaj zostaliśmy no naprawdę mocno, no mocno zdominowani przez naszych przeciwników, to jest różnica 10 tysięcy, no naprawdę nie poszło to po mojej myśli, tak, trzeba sobie powiedzieć, 9 koła, tyle jeszcze tutaj mamy, więc bierzemy oczywiście skrzynki klasyczne i wrzucamy oczywiście skrzynieckie case hog, może 3 takie skrzynki, no myślę, że jest to dosyć mocne ryzyko, no ale mówię, najwyżej sobie odbiorę cashback albo jakąś tam nagrodę za level. Bot Duck w naszym teamie, pizgamy się na trolla i steeluję go. No już myślałem, że ta Dragon Lore, która mignęła, spadnie, no ale na szczęście nie, jak te ceny tych noży. No wygrywamy póki co, ale ostatnia skrzynia, karambit Tigertów. No i mamy po 11 koła, fantastycznie. No, zarobiliśmy ile? No z 4 koła na tej bitewce, więc bardzo, ale to bardzo ładnie, o to mi chodziło. No i teraz myślę, że możemy przejść na bitewkę właśnie na jakieś skrzyneczki Joker. Co, jakieś Jokery tutaj muszą się zameldować, chyba jest więcej skrzynek z tego co widzę, ale nie jestem pewien, tak na pierwszy rzut oka mi się wydaje. Weźmy tą skrzynkę, 614 zł,
dlatego gram z Gami w sztukach dwóch, to mi to Maytał. Ich będą trzy. Ona mi zaimponowała parę odcinków temu, więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj. A Danger Zone na trybie oczywiście Joker i taka bitwa za 10 koła na dwie osoby oczywiście, w sensie bitwa 2 na 2, o to mi chodziło, ale wjeżdżamy teraz w Underdoga i wjeżdżamy oczywiście klasycznie w stronę CT. Bot Buła. Pizgamy się na Pokera i Bot Force. Zobaczmy, już otwarcie. Okej, okay, wygrywamy, prowadzimy póki co, ale nie ma co się na początku tutaj podniecać, tak? To jest dopiero początek. Tu się wszystko jeszcze może wydarzyć, zwłaszcza, że te skrzynki potem, no ponad kafle kosztują, tak? A potem nawet 2000 jedna. Więc zobaczmy, no jest pierwsza kosa dla nas. Nam też musi polecieć coś, tak? No trzeba, że tak powiem, taki margines błędu brać pod uwagę, że no nie może być tak, że tylko moi przeciwnicy będą dobre itemy dostawać. Mi też tutaj, no czasem coś spać dobrego musi. Zobaczmy teraz. Oj, Case Hardened, moi przeciwnicy. Ale czemu babun kosztuje 1600 zł w faktoryniu? I ja też trafiam ją teraz. No o co chodzi? No niby mamy przewagę. Ojejku, no teraz na pewno przewaga gigantyczna na naszym koncie. I po 12 koła, no to jest... Czy to jest aż taki profit? No niekoniecznie, no ale udało nam się zarobić, więc będę narzekał, tak? No nie można narzekać, jak wychodzimy na plus. 15 koła jeszcze mamy. No to dajmy na to, zakręcimy tutaj sobie jeszcze czym? Właśnie, może porki? Dwie takie? Do tego niech będzie tutaj ta Danger Zone, dajmy szansę jej jeszcze. Ale one kosztują po dwa koła. Tutaj, że tak powiem, jak patrzę na te skrzynki, to nie mogę złapać tego wyczucia pieniądza, ile dana skrzynka kosztuje, a potem batla, bam, wychodzi mi 15 tysięcy za jakieś trzy skrzynki. Więc tak to wygląda. Dobra, wrzućmy coś za trzy koła i niech to będzie bitwa ostatnia w tym odcinku. I po raz kolejny niech to będzie bitwa 2 na 2, tym razem oczywiście tryb klasyczny. No i wjeżdżamy w stronę CT. Zobaczmy, bot Giorgio, do tego bot Nitro Venemi i bot Poker. Przecież otwarcie, oh, this is huge, my friend! 9 tysięcy, no bardzo ładnie. Rękawiczki dla mojego przeciwnika, śliczne rękawiczki, naprawdę jedne z ładniejszych w tej grze. No i bot Giorgio, co tu trafię? No dzisiaj nie ma soboty, stary, a skiny, które bot Giorgio trafia, no są... Fenomenalne. Ale tutaj moi przeciwnicy no trochę nadganiają. No nie będę mówił, że nie. Oj. Opierdolili nas, ty! No cóż, no nie zawsze wszystko można wygrywać. A ja oczywiście przypominam ci jeszcze raz o konkursach dla osób płacających z kodem CROXY.